My się dzisiaj spodziewaliśmy ciężkiego spotkania. Wiedzieliśmy, że oni nie mają nic kompletnie do stracenia, a naprawdę mają na zagrywce zawodników, którzy no, potrafią mocno serwować. I tak to jest z takimi zespołami. Mieli najważniejszy mecz w sumie dla nich do zagrania 3 dni temu z Bydgoszczą. W 2 setach nie wyszli z 20. Dzisiaj zagrali fenomenalnie, bo nie mieli nic do stracenia i tak zawsze będzie z nami. Pewno zagrali ryzykownie i momentami to ryzyko się opłaciło. Nam wpadło kilka piłek w przyjęciu, troszkę w ataku błędu popełniliśmy i każdy z nas coś tam złego na tym boisku zrobił. Oni to skrzętnie wykorzystali i myślę, że tutaj była główna taka przyczyna tych wyrównanych spotkań. Nie można oddać tego, że słabo grali, bo grali naprawdę dobrze. Radzili sobie we wszystkich elementach, ale dla nas najważniejszy jest wynik. Fajnie, że wygraliśmy, nawet po takiej ciężkiej przeprawie. Co na plus? No na plus to, że wygrywamy za 3 punkty. Na plus to, że w momentach, gdy oni serwowali mocno, gdy nie mogliśmy, gdy traciliśmy po 2-3 punkty, zachowaliśmy chłodną głowę do samego końca i dowieźliśmy 3 punkty. W najważniejszych momentach wygraliśmy i to się liczy. Na pewno fajnie, że się sprawdziliśmy w takich trudnych momentach. Set drugi na przewagi. Też, tak prawdę mówiąc, oni prowadzili pod koniec seta i my musieliśmy niezwykle się skupić, skoncentrować na tym, żeby gdzieś tam przychylić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść i wykorzystaliśmy swoje sytuacje i akcje do tego, żeby uzyskać to prowadzenie. Aczkolwiek, no, tak jak mówię, no, grało się bardzo ciężko. Wykorzystywali nasze słabsze strony dzisiaj perfekcyjnie i to im się opłaciło. To ryzyko, które podejmowali, im się opłaciło. No nie pomyliłem, wiedziałem gdzie jest nasza szatnia, a cieszę się, że fajnie zagraliśmy. No pewnie, że wrócę z uśmiechem, bo to jednak jest miejsce, gdzie bardzo dobrze się czułem i no co, no to jest taki mój drugi dom, już to powiedziałem wczoraj, także dobrze się tu czuję, dobrze zagraliśmy, jesteśmy na pewno się zadowoleni, wiadomo, że bylibyśmy bardziej, jakbyśmy wynieśli stąd jakieś punkty. Ja byłbym bardziej, jakbym zagrał, że no naprawdę bardzo chciałem tutaj zagrać, czuję się tutaj dobrze na tej hali, no ale to nic, trzeba cierpliwie czekać, także no ogólnie na plus, wyjazd bardzo, bardzo dla mnie fajny. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później musimy wrócić, no tak, tam gdzie jesteśmy, bo mieliśmy 2 mecze zaległe i 2 mecze zaległe, które bardzo chcieliśmy wygrać. No. Może źle to zabrzmiało, ale na pewno, że musieliśmy, ale na pewno bardzo, bardzo, bardzo chcieliśmy i teraz tylko i wyłącznie patrzymy na kolejnego rywala, Katowice i później Gdańsk u siebie i kolejne punkty do wzięcia. No czasami takie przypadkowe uderzenia, no nie wiem jak to nawet nazwać, no się zdarzają dwóch zawodników, może gdzieś tam w jakiejś obronie, nie widząc się wzajemnie, pójść do jednej piłki i no czasami to się tak kończy, jak się skończyło w drugim secie. No ja dopinguję bardzo, bardzo gorąco, żeby to było złoto i mam nadzieję, że Skrab walczy złoto. Także potencjalnie dla mnie to jest pierwsza drużyna do tego, żeby zdobyć złoto i tego się będę trzymał. A chłopaki grają bardzo dobrze, a jestem pewny, że w miarę w sezonu będą grali jeszcze lepiej. Naprawdę ciężko jest ocenić zespół niżej notowany, który gra z nami, bo grają naprawdę na dużej finezji, na dużym luzie, na dużym polocie i myślę, że takie zespoły trzeba oceniać wtedy, jak grają z zespołami sąsiadującymi też w tabeli. Z Bydgoszczem zagrali słabo, z nami zagrali super, aczkolwiek u siebie na pewno są bardzo niebezpieczni. Wygrali z Olsztynem, urwali też punkty z Radomiem, także myślę, że na pewno jest to zespół, który zacznie wygrywać i zacznie zdobywać więcej punktów.